Hej, witam zodiakalne wodniki. Zobaczymy dzisiaj, co czeka Was w drugiej połowie 2023 roku. Zrobimy dzisiaj takie bardzo ogólne czytanie, a jeżeli chcecie znać więcej szczegółów, to zrobiłam wyprzedaż na pakiet czytań na każdy miesiąc. W opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której możecie go znaleźć. I teraz zobaczmy, co w przyszłym półroczu. Mamy kartę papież. Kochankowie, księżyc i dobra, może te dwie. I dalej mamy, wow, karta pustelnik i karta pustelnik. Okej, nie dziwię się, że dwie karty wyszły. Okej, więc tak. Po pierwsze mam poczucie, że prawdopodobnie jakby do tego momentu, do teraz, w tej pierwszej połowie roku mieliście raczej taki okres wycofania się, może nauki czegoś nowego, może pracy takiej nad sobą wewnętrznie, może jakiejś terapii, może po prostu takiego rozwoju osobistego, albo po prostu takiego wsłuchania się w siebie, bardziej takiego skupienia się na sobie samym, czy sobie samej na różnych płaszczyznach. I teraz już bardziej jesteście, jakby nabraliście gotowości na to, żeby wyjść do świata z czymś, z jakimś tematem, żeby wyjść do ludzi może bardziej, czy być takim bardziej proaktywnym w jakiejś sferze waszego życia. No i tutaj z tymi dwiema kartami nie mogę nie wspomnieć, że dla części z Was może to być albo jakaś nowa relacja, nowy związek, poznacie nowego partnera, albo jeżeli już z kimś jesteście, to wejdziecie jakby na wyższy poziom, czyli może jakieś zamieszkanie razem, zaręczyny, albo nawet ślub. Ale nawet jeżeli nie, jeżeli może nie jest to coś, czym jesteście zainteresowani w tym momencie w życiu, to czuję, że to będzie takie wasze zobowiązanie się do jakiegoś tematu, tak? Czyli może zobowiązanie się do nauki czegoś nowego, zobowiązanie się do, no tutaj mówiłam, że wychodzicie z czymś do świata, więc może takie zobowiązanie się jakieś w tym temacie, tak? Może rozwój jakiejś swojej kariery, zaangażowanie się bardziej w pracę, rozwój swojej firmy, może takie mocno czuję takie wychodzenie do ludzi bardziej w jakiś sposób, może pod kątem takich relacji, żeby poznawać więcej nowych osób. Dla część z Was może planuje naukę jakiegoś nowego języka i też takie praktykowanie go gdzieś, wiecie, chodzenie w miejsca, w których możecie z osobami w innym języku porozmawiać. I też czuję takie bardziej przygotowanie też, ale takie zorganizowanie się, przygotowanie się pod kątem jakiejś konkretnej rzeczy, ale takie zorganizowanie się, zaplanowanie, gdzie wcześniej może byliście trochę tacy zagubieni, nie za bardzo wiedzieliście, jak się zabrać za jakiś temat, jak sobie poradzić z jakimś tematem, tak teraz widzę, że zacznie Wam się coś układać. Tak, może znajdziecie, poznacie kogoś, kto podpowie Wam, w jaki sposób to zrobić, albo po prostu tak mocno się zbierzecie w sobie, tak mocno się zmotywujecie, zobowiążecie do jakiegoś rozwoju, do jakiegoś przedsięwzięcia, że to nada Wam takiej struktury, takiej, wiecie, wewnętrznej organizacji, motywacji do tego, żeby rzeczywiście zaplanować sobie coś i wytrwale to robić. Super, mamy kartę świat. No właśnie już tutaj się tak dziwiłam, że ta karta świat nie wyszła. Może jakbym jeszcze jedną wyciągnęła, to by się pokazała, jakby z tej poprzedniej talii. No bo właśnie coś takiego tutaj czuję, takie wychodzenie do świata, taką większą odwagę, lekkość w tym, żeby podzielić się ze światem jakimś swoim talentem, czymś nad czym właśnie tak bardziej wewnętrznie, w takim domowym zakątku pracowaliście. Piątka mieczy dalej.
Król Buław, więc no do tej pory właśnie może nie do końca wiedzieliście, jak coś zrobić, może to właśnie was powstrzymywało, może coś chcieliście, czego się uczyliście, ale brakowało wam trochę takiej struktury, jakiegoś konkretnego pomysłu, jak się za coś właśnie konkretnie zabrać, jak coś zrobić, może trochę takiej motywacji, czy takiego impulsu, takiej iskry do tego, żeby właśnie jakiegoś takiego, wiecie, konkretnego pomysłu, który dałby wam taką strukturę i że okej, okay, teraz już wiem, jak mam to zrobić, teraz już mi nagle przyszedł pomysł, jak się za to zabrać i dzięki temu właśnie mam taką siłę do działania. Dalej mamy piątkę monet. Szóstka monet. I paś kielichów. Więc czuję też, że jakby taką poprawę waszej sytuacji finansowej, która będzie w jakiś sposób połączeniem albo efektem waszej większej kreatywności. Tak czuję właśnie, tak mi się to zbiera właśnie wszystko w jeden taki ładny obraz, nie? Że wiecie, jak ktoś się bardziej zobowiąże, jak ktoś podejmie decyzję, przyrzeknie sobie, że dobrze, zrobię to i to, tak, że założę w końcu swoją firmę, że założę w końcu jakąś stronę internetową, że zrobię, nauczę się jakiegoś tam języka czy czegoś, chociaż nauka to swoją drogą, ale to mam takie poczucie bardziej, że chodzi o budowanie czegoś, o coś takiego bardziej, o właśnie coś, co wymaga waszego zaangażowania, waszej struktury, waszej dyscypliny, waszej kreatywności. I to mi się właśnie tak układa, że jak wy podejmiecie decyzję, zobowiążecie się do tego, że ja, wiecie, dacie sobie słowo, że ja zrobię to i to, to właśnie będzie przyciągać, okej, okay, że jak już podjęłam decyzję, że chcę coś zrobić, no to nagle wymyślę, jak mam coś zrobić, albo znajdę sposób, jak coś zrobić. Jak już wiem, jak coś zrobić, no to pojawią się nowe pomysły, tak? Jak będę korzystać z tych pomysłów i bardziej się koncentrować na tym temacie, no to tej kreatywności, tych pomysłów będzie coraz więcej. Więc wiadomo, no to też siłą rzeczy, może nie od razu, ale siłą rzeczy pieniądze przyciąga, albo często jest też tak, że mówimy sobie, że nie mam pieniędzy na to albo na tamto, ale jak i dlatego czegoś nie robię, tak, ale jak podejmę decyzję, że chcę coś zrobić, no to albo się okaże, że można to zrobić bez pieniędzy, albo z mniejszym nakładem pieniędzy, albo że przy okazji znajdziecie sposób, jak te pieniądze na to znaleźć. Więc widzę takie w tym drugim półroczu takie wyjście z takiego poczucia niemocy, z takiego poczucia, że tego się nie da, tamtego się nie da, nie wiem, jak to zrobić, więc w ogóle nie zaczynam do konkretnego takiego działania, do konkretnego robienia, planowania, realizowania tych swoich planów. Karta siła, bardzo fajnie, właśnie coś takiego, właśnie tą siłę tutaj czuję. Dwójka kielichów, wow, i karta kochankowie. No, bardzo ciekawe, to też tak jak mówię, no dalej może ta karta symbolizować właśnie takie wasze wewnętrzne zobowiązanie, to danie sobie słowa, że ja czegoś dopnę, że ja domknę jakiś temat, że ja to zrealizuję, że to rozwinę, że ja z tym wyjdę do świata. Ale no nie zdziwiłabym się, gdyby spora część z was rzeczywiście poznała kogoś nowego również. Dalej mamy kartę diabeł. Więc jeżeli kogoś poznacie, to może być osoba taka bardzo atrakcyjna fizycznie. Bardzo atrakcyjna fizycznie, chociaż mogą się... To może w was budzić jakiś taki lęk, nie? Albo atrakcyjna fizycznie w sensie takim, że wam może się bardzo podobać ta osoba i wiecie jak to jest. Czasami mamy takie wrażenie, że coś jest zbyt dobre, żeby było prawdziwe, więc mogą się w was pojawić jakieś wątpliwości, czy aby na pewno jakieś, wiecie, czerwone lampeczki, czy ja aby na pewno powinienem angażować się w tą relację, w tą znajomość. Dobra, zobaczmy, co mamy z kart emocji. Karta skrucha, karta wstręt, duma, podobnie jak ta karta siła tutaj, pogarda, złość i karta rozkosz, i może jeszcze tu, i triumf. Okay. Więc tak, może być tak, że właśnie
to, co Was zmotywuje do podjęcia tutaj takiej konkretnej decyzji, to będzie to, że zdacie sobie sprawę, że ile czasu mogę na coś czekać, albo ile czasu mogę się ociągać, wiecie, z jakimś tematem, ile czasu mogę myśleć o tym, że chcę coś zrobić, zanim zacznę coś robić. Albo no może się też, wiecie, pojawić jakaś sytuacja w Waszym życiu, która w pewien sposób popchnie Was do tego. No czasami, wiecie, jak pojawiają się jakieś drobne kryzysy, no to my w tych kryzysach tak naprawdę wzrastamy. Często, wiecie, na pewno słyszeliście takie historie, że kogoś zwolnili z firmy, z jakiejś tam korporacji i nagle ta osoba, wiecie, no musiała być kreatywna, nie mogła znaleźć pracy, no to założyła swoją firmę, tak? Założyła firmę, w której realizowała jakąś tam swoją pasję, coś, o czym od dawna marzyła, no i to był wielki sukces, tak, dla tej osoby. Więc wiadomo, no nie każdy ma taką historię w swoim życiu, ale chodzi mi o taki właśnie przykład, tak, że gdzie właśnie jest jakiś kryzys, no to zmusza nas do podjęcia jakiejś akcji, do kreatywności, do tego, żeby zacząć myśleć nieszablonowo, albo do tego, żeby no, w końcu się odważyć coś zrobić. Więc jakaś taka sytuacja się może tutaj w Waszym życiu pojawić, no bo właśnie widzę, że jakieś takie obawy, tak jakbyście mieli cały czas obawy, jakiś pomysł konkretny macie, coś chcecie zrobić, ale tego się boicie i pojawi się coś, co po prostu Was popchnie do tego, tak? Co doda Wam takiej, może Was przypnie do muru trochę, że kurczę, no już teraz nie mam innego wyjścia, po prostu muszę to zrobić, a może, no może w jakiś inny sposób trochę, ale mocno czuję, że tak będzie. No i tutaj mam właśnie te bardzo pozytywne karty, więc jakby co by nie było, jaka tam, chociaż też niekoniecznie to będzie jakaś kryzysowa, nie, sytuacja, niekoniecznie dla każdego z Was, może to być na zasadzie takiego wewnętrznego poczucia, takiego wewnętrznego zmobilizowania się do tego, żeby to zrobić i jakby co by nie było przyczyną tego, to czuję, że przyniesie to bardzo, bardzo pozytywne dla Was skutki. Bardzo jakby bardzo dumni z siebie będziecie, bardzo zadowoleni będziecie z tego, że udało Wam się rzeczywiście, że jakby dumni z tego, że podjęliście tą decyzję i że udało Wam się rzeczywiście dotrzymać tego słowa danego sobie i rozwinąć tą jakąś tam działalność, jakieś przedsięwzięcie. Okej, okay. Weźmy jeszcze z tej talii jakąś kartę. Mamy kartę sztuki seksualne. Dziura duszy i uwolnij swoją kreatywność. No uwolnij swoją kreatywność, to właśnie tak mówiłam o tym, nie? Że czasami jak jest jakaś sytuacja, że no już nie mam innego wyjścia, muszę coś zrobić, tak? Muszę być kreatywna, muszę wyjść tutaj z inicjatywą. Też właśnie nawet patrząc na tą postać tutaj, nie widzę kogoś, kto po prostu bierze sprawy w swoje ręce i zaczyna działać. Tak więc kreatywność kreatywnością, ale też widzę tutaj taką postawę, że wy po prostu no weźmiecie się do roboty, tak? Weźmiecie się do działania i przestaniecie się oglądać na boki, patrzeć na inne osoby i czekać na jakieś pozwolenie od nie wiadomo kogo. A tutaj się zaśmiałam, jak tą kartę wyciągnęłam, bo patrzyłam jeszcze na tą dwójkę kielichów i na kartę diabła i tak myślałam, że na pewno chcielibyście wiedzieć coś więcej na ten temat. A i tak się zastanawiałam, czy coś tutaj, tak nie czuję może, żeby jakoś więcej tutaj mówić w tym momencie, może coś tam się jeszcze rozwinie w przyszłych miesiącach, zobaczymy, ale no ale ta karta wypadła, dlatego się zaśmiałam, że chyba chcecie coś więcej wiedzieć. No i z tą kartą dziura w duszy, bo tutaj mówiłam, że może Wam się wydawać, że coś jest zbyt dobre, żeby było prawdziwe, to tak jakby to była taka wskazówka, że jak ja bardzo często mówię we wszystkich swoich czytaniach, żeby popatrzeć w głąb siebie samej czy siebie samego, tak? Jeżeli macie jakieś wątpliwości w danej relacji, no to zawsze popatrzcie, co się w Was dzieje, co ta relacja porusza w Was. Jeżeli coś się na przykład no, w jakimś związku nie układa, no to zamiast właśnie patrzeć na tą drugą stronę i zrzucać całą winę i odpowiedzialność na drugą stronę, najlepiej się zapytać siebie, tak? Dlaczego, co mi ta sytuacja mówi, dlaczego akurat taką osobę poznałam, czy poznałem. Więc jeżeli coś by się pojawiało tutaj, rzeczywiście poznacie kogoś nowego i będą się pojawiały jakieś
trudności czy jakieś wątpliwości w Was, to no, tyle, co widzę na ten moment, co możemy więcej powiedzieć, to żeby po prostu zajrzeć w głąb siebie i zacząć się siebie pytać, że dlaczego, nie wiem, dlaczego akurat taką osobę spotkałam, tak? Albo co takiego, co konkretnie się we mnie dzieje, tak? Jakie ja mam obawy, że czego ja się boję, co się może wydarzyć. I słuchajcie po prostu tego, co tam wasz wewnętrzny głos mówi. Jak się wsłuchacie w to, jak się wsłuchacie, jakby zaczniecie obserwować, co wasze ciało mówi, jak się zachowuje, jak reaguje, no to to są takie wskazówki, w których miejscach należy poszukać. Czy, nie wiem, boicie się, że nie możecie danej osobie zaufać, bo boicie się jakiejś zdrady, no to poszukajcie, w jakich sytuacjach w przeszłości ktoś was zdradził, czy może w rodzinie były jakieś zdrady. I to jest taka no, wskazówka, że to jest temat do pracy, tak? Tu nie chodzi o to, że z tą drugą osobą coś jest nie tak, po części może też, tak? No ale żadnego wpływu na tą drugą stronę nie macie. Ale jeżeli w was się właśnie coś pojawia, no to właśnie wskazówka do tego, żeby sobie z tym popracować. No i co? No to tyle odnośnie tego na ten moment. Dobrze. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było pomocne. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo.